Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę, która czasowo obniży akcyzę za prąd i paliwa oraz czasowo zniesie podatek od sprzedaży detalicznej paliw. To oznacza, że wzrost cen za energię i gaz będzie niższy od wczorajszych zapowiedzi Urzędu Regulacji Energetyki. Eksperci wskazują na konieczność zmian w unijnej polityce klimatycznej. Wczoraj prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził zmiany w taryfach na prąd i dystrybucję. Od przyszłego roku rachunki gospodarstw domowych za energię wzrosną średnio o 24%, to około 20 zł miesięcznie. Jednak ta kwota będzie niższa, informuje Polski Komitet Energii Elektrycznej. Wczoraj prezydent podpisał ustawę czasowo obniżającą akcyzę na prąd i paliwa oraz czasowo znoszącą podatek od sprzedaży detalicznej paliw. Miesięczny rachunek typowej rodziny w grupie taryfowej G11 zużywającej 1,8 MWh prądu rocznie wzrośnie tylko około 6 zł miesięcznie. Do końca maja akcyza na prąd będzie niższa o 40 groszy, a podatek VAT o 18%. Obniżona będzie też cena akcyza na paliwa, których cena od ponad miesiąca przekracza 6 zł za litr. Od 20 grudnia olej napędowy ma być tańszy o 8 groszy na litrze, a benzyna o 14 groszy. Polacy odczują różnicę przed świętami, mówi prezes PKN Orlen Daniel Obajtek. 95 będzie kosztowała około 5,80. W wyniku zmian zatwierdzonych przez prezesa URE wzrosną ceny gazu. Jednocześnie ustawa obniża podatek VAT na gaz do 8%. Według PGNiG-u gospodarstwo domowe używające gazu do gotowania miesięcznie zapłaci dodatkowe 10 zł. Ceny energii rosną, bo rosną ceny surowców naturalnych i ceny unijnych uprawnień do emisji dwutlenku węgla. W ostatnim roku wzrosły z 30 do prawie 90 euro za tonę. To zmiana wynikająca ze spekulacji, mówi minister klimatu Anna Moskwa. Spekulacja na rynku uprawnień do emisji, a także bezwładność instytucji Unii Europejskiej jest faktem. Przyczynia się to do podwyżek cen energii i napędza inflację. Postulujemy o natychmiastowe zmniejszenie roli instytucji finansowych w handlu ETS. Do uzgodnień dotyczących systemu ETS nie doszło na szczycie przywódców Unii Europejskiej. Spotkanie pozostało bez konkluzji. Premier Mateusz Morawiecki podkreśla, że rozmowy są konieczne. Obecny system ETS to gratka dla giełdowych graczy. Uprawnienia do emisji CO2 stają się tak samo dobrym towarem do wirtualnego handlu jak Bitcoin czy akcje giełdowych spółek. Unia Europejska powinna przemyśleć cały system ETS na nowo. A opcją minimum powinna być blokada dostępu do handlu emisjami dla podmiotów spoza branży. Jak zauważa profesor Włodzimierz Mielczarski, na szkodliwą politykę klimatyczną Unii Europejskiej zgodził się rząd Donalda Tuska. Jednak w ubiegłym roku premier Mateusz Morawiecki zgodził się na zaostrzenie tej polityki. Chodzi o zwiększenie celu redukcji CO2 do 55% w 2030 roku. To też powód wzrostu cen emisji. Jeżeli my wspieramy tą politykę klimatyczną, to wówczas uczestnicy tego ETS-u widzą, że jest to schemat długoterminowy i mogą w jakiś sposób próbować spekulować na tym. Jak mówił w programie Polski Punkt Widzenia profesor Tomasz Grzegorz Grosse, niewykluczony jest dalszy wzrost cen energii, gdyż ceny emisji będą rosnąć. Prognozy są takie, że to może wzrosnąć nawet do 200 euro za tonę w przyszłym roku. To jest z całą pewnością jeden z elementów nakręcających inflację. Premier Mateusz Morawiecki wskazuje, że Komisja Europejska chce poszerzyć system ETS m.in. o mieszkalnictwo i transport. Chodzi o zapisy zawarte w pakiecie Fit for 55, zaznacza doradca prezydenta do spraw ochrony środowiska i polityki klimatycznej Paweł Sałek. A dla transportu, dla budownictwa ma być wprowadzony mini ETS. No ale mechanizm mniej więcej będzie bardzo podobny. Mało tego, pojawiają się pomysły, jest taki komunikat Komisji Europejskiej, że rolnictwo także ma być wdrożone w różnego rodzaju handel uprawnieniami do emisji. Zmiany zapowiadane przez Komisję Europejską to unijne podatki, mówi europoseł Ryszard Czarnecki. Do tej pory była to kompetencja państw członkowskich, państw narodowych, a więc to byłby taki znowu w wymiarze ekonomicznym coś fatalnego, w wymiarze takim politycznym, ideowym, no to byłoby to wprowadzenie jakby dodatkowych kompetencji Unii Europejskiej, no co też zgody być nie może. Jak dodaje, potrzebne jest ukrócenie klimatycznych zapędów Unii Europejskiej za pomocą WET, przede wszystkim w Radzie Europejskiej.